Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom różnych kierunków, ale uczelni ekonomicznych. Dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak się interpretuje generalnie kwantyle. Wśród kwantyli oczywiście mamy kwartyle, decyle, percentyle, różne powiedzmy miary, które dzielą nam całą zbiorowość, którą my badamy. Tu akurat na przykładzie 726 jednostek na pewne cząstki, czyli powiedzmy możemy się dowiedzieć, co się dzieje z każdą dziesiątą częścią całej zbiorowości, jakie posiada wartości, z każdą co czwartą, co 1% również. Wszystko zależy, jaki to jest właśnie kwantyl. Jeżeli mamy tak zwany kwartyl dolny czy górny, to jest generalnie jakaś informacja o 25% całej zbiorowości. I mamy kwartyl pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy kwartyl nazywamy kwartylem dolnym, drugi kwartyl nazywamy medianą, a trzeci kwartyl nazywamy górnym kwartylem. Już więcej kwartyli nie ma, bo każdy z nich mówi o kolejnej 1/4 całej zbiorowości. Pierwszy kwartyl, czyli nazywany kwartylem dolnym, mówi o tym, że 25% najniższych wartości dla 25% całej zbiorowości, najniższe 25% jakiejś cechy nie posiada więcej niż pewna wartość tego kwartyla, a pozostałe 75% zbiorowości posiada te wartości przynajmniej tyle równe. Czyli można by powiedzieć, że 25% pracowników, jeżeli analizujemy zbiorowość pracowników, nie zarabia więcej niż 2806, czyli mniej lub dokładnie do tej kwoty, a pozostała część, 75% pracowników posiada te zarobki tyle wynoszące lub więcej. Jeżeli rozważamy na przykład kwartyl trzeci, to mówimy o trzeciej, nie o 25%, nie o 50%, a o 85% całej zbiorowości, że 75% pracowników nie zarabia więcej, czyli posiada zarobki niższe lub dokładnie równe 4161 zł. Czyli jeżeli 75% ma mniej lub dokładnie tyle, to oznacza, że pozostałe 25% pracowników zarabia tyle lub więcej. Jeżeli teraz rozważamy tak zwane percentyle, to w tym momencie musimy wiedzieć, że z języka angielskiego percent to są jakby miary, które dzielą co 1%. Ale jeżeli rozważamy dziesiąty percentyl, to mówimy o pierwszych 10% zbiorowości. To są tak zwane decyle, bo co 10% dzielą nam decyle, naszą zbiorowość. Jeżeli wiemy, że percentyl dziesiąty, czyli mówiąc inaczej pierwszy decyl, wynosi 2426 i rozważamy zarobki, to możemy powiedzieć, że 10% pracowników pewnej firmy zarabia mniej lub dokładnie 2426 zł, czyli pozostała część 9 na 10, czyli mówiąc prościej, pozostałe 90% pracowników zarabia dokładnie tyle lub więcej. Jeżeli rozważamy percentyl 90, czyli mówimy o 90%, możemy powiedzieć, że to jest inaczej decyl 9, bo bierzemy 9 z 10 części zbiorowości, czyli bierzemy 90% pracowników i oni nie zarabiają więcej niż 5071 zł, czyli mniej lub dokładnie tyle, czyli pozostałe 10% zbiorowości zarabia tyle lub więcej. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło po prostu interpretacji na podstawie programu statystycznego, interpretacji kwantyli, czyli miar, które dzielą zbiorowość na jakieś tam części. To są miary oczywiście pozycyjne, a gdy Wy posiadacie zadania, z którymi macie problem, jak najbardziej możecie pisać do mnie na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Możecie też wejść na moją stronę internetową zadania@projekty.pl. Tam jest zarówno kontakt do mnie, jak i szczegóły współpracy ze mną, więc jeżeli potrzebujecie, piszcie, a gdy będę mogła, to na pewno Wam pomogę. Pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości i rozwiązujcie jak najwięcej zadań.